Cześć! Dzisiaj o grzechach pszczelarzy, a przede wszystkim o fałszowaniu miodu przez pszczelarzy. Fałszowanie miodu celowe, przypadkowe i z niewiedzy pszczelarza. Ja nazywam się Sebastian Sztandera i witam Was na kanale beekeeper.pl. Dziś powiem o fałszowaniu przez pszczelarzy, ale wróćmy do filmu, w którym pokazałem fałszowanie na bardzo dużą skalę. Miód jest w trójce najbardziej fałszowanych produktów spożywczych. Dochody na świecie z tego procederu są minimalnie niższe od dochodów z handlu narkotykami. Jednak kara za wprowadzenie na rynek jest znacznie, znacznie niższa. Zazwyczaj kończy się na wycofaniu produktu bądź maksymalnie utylizacją danej partii miodu. A odpowiedzialność karna? Pomimo tak dużej skali spotkałem jeden, może dwa przypadki, gdzie pociągnięto kogoś do odpowiedzialności. I to powoduje, że proceder jest na fali wznoszącej. Ale wracamy do oszustw pszczelarzy. Fałszywy miód, tak jak prawdziwy, krystalizuje. Zapach, smak, konsystencja, nawet zawartość pyłku, wszystko to jest w podróbce. Dlaczego? Bo syrop jest podawany w momencie, gdy pszczoły znoszą równocześnie nektar z roślin. Syrop rozkładany jest na cukry proste, fruktozę, glukozę oraz w minimalnej zawartości sacharozę i maltozę. I tak wchodzimy na temat celowego fałszowania miodu. Każdy pszczelarz marzy o tym, aby wyciągnąć rekordowe ilości miodu z jednej rodziny pszczelej. Przewożenie uli w miejsca i w terminach kwitnięcia danej rośliny jest praktyką powszechnie stosowaną. Pszczelarz jedzie tam, gdzie są rośliny miododajne, gdzie można wspomóc i ułatwić pracę pszczołom. Ale fałszerze często, przewożąc pszczoły, wspomagają zbieraczki dziesiątkami litrów syropu w umieszczonych w ulach podkarmiaczkach. Znoszony nektar plus syrop pobierany z podkarmiaczek tworzy mieszaninę wizualnie i z właściwościami nieróżniącymi się od dobrego miodu. Fałszerz nie miesza syropu z miodem poza ulem, bo mieszanka nie zachowa jednorodności i wizualnych właściwości. Więc nawet miód prosto z plastra może być już fałszywką. Jest to fałszowanie świadome, no perfidne, które ma na celu zwiększenie zarobkowej wydajności pasieki kosztem Was, konsumentów. Kasa, kasa, kasa. Ale na pasiece może też wystąpić coś takiego jak zafałszowanie miodu przypadkowe. O czym Ty mówisz, człowieku? Pozwólcie, że rozwinę temat. Najgłośniejszy przypadek? Rok 2012, Francja, Alzacja, końcówka sezonu. Francuscy pszczelarze przed rozpoczęciem zimowli rodzin postanowili odwirować ostatni miód przed zakarmianiem. Pierwszy ul, kolory tęczy, niebieski, żółty, zielony, czerwony, jedna pasieka, druga pasieka, trzecia pasieka, szok, cud. Inspekcja, kontrole, dochodzenie i jaki finał? Otóż okazało się, że fabryka cukierków M&M's podpisała umowę z pobliskim składowiskiem odpadów. Pszczoły lubią cukier, nieważne czy z kwiatów, czy z wiader, czy z beczek. Zwiadowczynie znajdą, a zbieraczki przyniosą. Taki finał. Okazało się, że pszczoły znosiły do uli odpady, pozostałości po produkcji cukierków. Kolorowy miód, zafałszowany miód wylądował w ulach pszczelarzy. No i teraz trochę inaczej można popatrzeć na reklamę cukierków Skittles. To jest przypadek, kiedy barwnik w cukierkach pokazał, że takie zjawisko występuje. Ale taka sytuacja pojawia się też w innych przypadkach.
Miód w miastach, ale też w mniejszych aglomeracjach może mieć jakąś zawartość obcych substancji, obcych słodkich substancji. Pszczoły szukają nektaru, ale jak trafią na cukier pod inną postacią, to też przyniosą go do ula i co? Nic. I to, że mamy zafałszowany miód w ulu. Ale przejdźmy na pasiekę. Rozwój pasieki to zwiększanie ilości rodzin pszczelich. Mamy więcej odbiorców, więcej miodu potrzebujemy, więc potrzebujemy też więcej rodzin pszczelich. Rozwiązaniem na to są pakiety, odkłady, takie małe rodzinki, które tworzymy z odebranych pszczół z rodzin produkcyjnych. Jednak aby zwiększyć tempo rozwoju takiej młodej, świeżo stworzonej, małej rodzinki, aby wyeliminować ryzyko głodu, aby przygotować tą nową rodzinkę w dużej sile na następny sezon, wspomagamy taką rodzinkę sporą ilością syropu lub inwertu cukrowego. Okej, nowa mała rodzinka, nie bierzemy z niej miodu, więc dlaczego jest zagrożeniem dla zafałszowania miodu? W dużych rodzinach produkcyjnych potrzebny jest zapas miodu i stały dopływ świeżego nektaru. Jeżeli odbierzemy miód, a dodatkowo nagle urwie się dopływ świeżego nektaru przez deszcz, przez koniec kwitnięcia danej rośliny, powstanie stres, powstanie zagrożenie głodu, pójdzie impuls o zagrożeniu przetrwania. Te pszczoły za wszelką cenę rozpoczną poszukiwanie jedzenia dla siebie i dla swojego potomstwa. Aby je zdobyć, posuną się do tego, aby wybrać ofiarę. Najlepszą ofiarą będzie właśnie ta słaba, ledwo stworzona rodzinka, w której dodatkowo spod karmiaczek unosi się zapach syropu, zapach cukru, który wabi te zagrożone pszczoły. Taki rabunek może powstać na naszej pasiece, ale również u naszego sąsiada oddalonego o kilkaset metrów. Później za kilka dni po takim rabunku może rozpocząć kwitnięcie kolejna roślina, kolejny pożytek, ale my w ulach możemy mieć już sporą ilość wody z cukrem, a pszczoły doniosą naturalny nektar. I znowu nieświadomie, ale mamy zafałszowanie. Takich przypadków może być więcej. No ja staram się Wam pokazać chociaż część tego, co się może wydarzyć na pasiece. No i niestety to jest zafałszowanie miodu. To jest fałszowanie miodu. Nieświadome, ale niestety eliminuje nasz miód do sprzedaży naszym odbiorcom, do sprzedaży konsumentom. Ale również jest trzeci przypadek. Przypadek, kiedy miód jest fałszowany przez pszczelarza z jego niewiedzy. Powiem więcej, z niewiedzy i troski o pszczoły. W sezonie zabieramy pszczołom miód, więc w jakiś sposób musimy zabezpieczyć im zapasy na zimę. To wiąże się z zakarmieniem w sierpniu lub gdy korzystamy z późnych pożytków we wrześniu lub początkiem października. Podajemy wtedy spore ilości syropów, aby pszczoły bez stresu dotrwały do wiosny. W zależności od siły rodziny 10 do nawet 20 kg inwertu lub cukru z wodą. No ale przyjdzie wiosna i jest syrop w ulach i tu pojawia się problem. Kiedy usunąć nadwyżkę, aby nie było zagrożenia głodu, ale równocześnie sztuczny pokarm nie został wymieszany ze świeżym miodem. Pozostawiając pokarm w gnieździe, albo zablokujemy rozwój rodziny, albo gdy dołożymy nadstawkę na miód,
Pszczoły przeniosą sztuczny pokarm i znów wymieszają go ze świeżym nektarem. Jak uniknąć takiej sytuacji, pokażę Wam w filmiku na wiosnę. Dziś tylko sygnalizuję, że taka sytuacja może mieć miejsce. Problem z zafałszowaniem może być również w trakcie sezonu, gdy zabierzemy zbyt dużą ilość miodu i zmuszeni będziemy do awaryjnego podkarmiania. Jak widzicie, zafałszowanie może wystąpić również przypadkowo lub z niewiedzy na naszej pasiece. Nie staję tu w obronie pszczelarzy, bo każde wywirowanie miodu z dodatkami to fałszerstwo i musi być napiętnowane. Jednak pokazuje, że wiedza i czujność to podstawa do tego, aby oferować produkt najwyższej jakości. Nawet jednorazowe niedopatrzenie może przykleić nam łatkę fałszerza, której już się myślę, że nie pozbędziemy. Podsumowując, fałszerstw dokonują duzi, mali, importerzy, dystrybutorzy, pszczelarze zawodowi, pszczelarze hobbyści. Jedno jest pewne, choć fałszywy miód zachowa swoje właściwości, krystalizację, zapach, smak, zawartość pyłków, to przypadkowe zafałszowanie jesteśmy w stanie określić najprostszymi sposobami, najtańszymi badaniami. Jako pszczelarze powinniśmy nie dopuścić do wprowadzenia takiego produktu do obrotu. Jeżeli sprzedajemy ten produkt klientowi, to jesteśmy winni fałszerstwa. No niestety, fałszowanie profesjonalne możemy tylko liczyć na to, że w końcu ktoś się weźmie fałszerzom za dupę i zaczną to w końcu wykrywać, przyłożą się do tych profesjonalnych, prawdziwych badań. Tak czy inaczej jednak namawiam do kupowania lokalnego miodu od lokalnego pszczelarza z lokalnej pasieki, a każdy wykryty przypadek nagłaśniajmy i eliminujmy. Cóż, mam nadzieję, że filmik się podobał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zachęcam do komentowania, subskrybowania kanału oraz dawania łapek, aby podkarmić troszkę algorytm mojego kanału. Także dzięki wielkie, trzymajcie się, hej, cześć.